Cześć, dzień dobry, wieczór, z tej strony Paula Bachut, jakbyście jeszcze nie wiedzieli przypadkiem. Słuchajcie, ja przychodzę do Was dzisiaj w najnowszym odcinku, który jest poświęcony pewnej youtuberce, którą bardzo lubię oglądać. Jest to Amelka Zalewska. Jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie, na moim TikToku, a jeśli nie, no to macie teraz chwilę, żeby wycie polecieć i dać mi tutaj subskrypcję, dzwoneczek i te wszystkie inne rzeczy. Słuchajcie, ja dzisiaj poświęcam mój odcinek jej, a mianowicie będę jeść jak Amelka. Słuchajcie, mam przygotowane rzeczy, mam przygotowane składniki już kupione, byłam w sklepie. Przyjemnie. Maybe next time. Słuchajcie, ja jestem ogólnie u mojej babci i mój dziadek powiedział mi, żebym zrobiła sobie owsiankę w patelni. I wiecie, bo to jest jakby... bo ja wam nie powiedziałam, śniadanie. Jest to owsianka taka pieczona z bananem, z malinami mrożonymi, z czekoladą, ale ja wam to jeszcze pokażę, żeby to ładnie wyglądało, jak coś, nie przejmujcie się. Słuchajcie, powiem wam, co się było, ja tak mówię, muszę, wiecie, dać do piekarnika, czy tak do mnie, dobra, daj to na patelni, nie. I to się piekło w patelni, a wiecie, a patelnia miała gumową rączkę, ale to było śmieszne. I zrobimy taste check. Ja ogólnie nie jem owsianek, ja lubię takie słone, takie dobre śniadanie. Na przykład moim ulubionym śniadaniem jest, słuchajcie, opiekany chleb. Dobra, teraz rozpoczynamy wielki taste check, także jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. I co ja dawałam do środka? Słuchajcie, tu jest po prostu mleko kokosowe. Muszę to teraz ocenić, muszę być obiektywna. Wiecie, o, tu mam takiego pieczonego banana. Słuchajcie, to jest okej, bo to jest naprawdę bardzo spoko, jest ta owsianka. Tylko ja bym jeszcze nie powiedziałam, co jest w niej. Tutaj miałam mleko kokosowe, miałam maliny, miałam czekoladkę, miałam banana, miałam płatki owsiane. Coś jeszcze tutaj dawam. Aha, i dam troszeczkę cynamonu i ja to po prostu, wiecie, wymieszałam, grzałam w patelni, w piekarniku. No i tutaj posypałam czekoladą, malinami i bananem. I słuchajcie, naprawdę to jest spoko. Ja bym tu dała ocenę takie 6 na 10. Myślę, że jakby mi to zrobiła Mela albo ktokolwiek, kto robi owsianki, to na pewno byłoby to smaczniejsze. Ale to jest, uważam, że jest spoko. Jeśli ktoś lubi takie śniadania na słodko albo ogólnie lubi takie śniadania, to serio jest spoko. Ja lubię sobie pojeść takim dobrym, słonym śniadaniem, na przykład tym chlebem opiekanym w jajku. Dla mnie to jest coś najlepszego, jeszcze z ketchupem, no to po prostu i ser to po prostu, wiecie, no niebo na ziemi. Zmieniam zdanie, z czekoladą 7 na 10. Słuchajcie, nie wiem, czy wam mówiłam, ale wstawię wam tutaj gdzieś zdjęcie przepisu, z którego ja stworzyłam taką otóż owsiankę. Wszystko jest w wyróżnionych relacjach u Meli, nie tylko takie owsianki, ale przeróżne rzeczy i można z nich czerpać fajne inspiracje. Z Melą bardzo kojarzy mi się napój ananasowy, chociaż jeszcze bardziej kojarzy mi się z nią matcha i testowanie różnych rzeczy. I kiedy, wiecie, szukałam sobie jakiegoś picia do przetestowania, zobaczyłam napój ananasowy i mówię, kojarzy mi się to z tobą, nie wiem dlaczego, ale wezmę. Także pijemy napój ananasowy. I jest dobry, jakby ja lubię napój ananasowy. 7 na 10. Czekam sobie teraz właśnie o kosmetyczki. Będziemy robić brwi i rzęsy. Generalnie, słuchajcie, to ja już jestem po brwiach. Byłam na kawie z taką moją ciocią, tylko że wiecie, Angela to jest moja ciocia, ale jakby ja i tak mówię jej po imieniu. I słuchajcie, mam najlepsze kuzynki na świecie. Zrobiły mi obiad. Oczywiście ja ją kupiłam wcześniej, wszystkie składniki. I teraz będę to jeść. Słuchajcie, na obiad mam zrobione curry z kurczakiem, z ziemniakiem, z szparagami zielonymi i z marchewką, papryką. Także ja wiem, że to będzie super. I pokażę wam, jak to wygląda. Zrobiły to moje kuzynki, także na pewno będzie dobrze, bo dobra, bo moja Marcia fajnie gotuje. I co? I pokażę wam, jaką mam przekąskę, bo mam ochotę zjeść sobie przekąskę. I co? Aha, i w ogóle kupiłam sobie ode mnie dla siebie prezent. Pokażę wam, co to jest. Słuchajcie, kupiłam sobie książkę. Piątą część Bridgertonów i zdałam wam fun fact. Słuchajcie, nie czytałam jeszcze ani pierwszej, ani drugiej, ani trzeciej części. Ja zaczęłam od czwartej, teraz zaczynam piątą, no po prostu super.
Ale to dlatego, że ja bardzo lubię Colina i Penelope. To jest moja ulubiona para i ulubieni bohaterowie, no po prostu must have. I teraz będę sobie czytać historię miłosną Eloise, więc będzie super. Także ja wam teraz pokazuję jedzenie i będziemy je oceniać. Mhm. Statyw z pudełkiem z płatków śniadaniowych i książką testa. Dobra, słuchajcie. No. Ja ogólnie, wiecie, lubię kurczaka, lubię takie warzywa, lubię takie połączenia, także to na pewno będzie dobre. Już mi smakuje. Tutaj są, słuchajcie, szparagi, papryka, kurczak, ziemniak, papryka żółta i czerwona. Przyprawa do curry i cebula i szparagi, żółta. I serio jest super. 10 na 10, mega mi to smakuje. A nie, ja mam pistację, ale dziękuję. Słuchajcie, ja sobie teraz tak czytam książkę i jem sobie tak, wiecie, pistację i myślę sobie, kurde, nie powiedziałam wam, dlaczego jem pistację. Słuchajcie, ja doskonale wiem, że Mela cały czas je teraz bób. I ja chciałam kupić bób. I byłam dzisiaj w sklepie, rozglądałam się za tym bubem, szukałam go, ale go nie było, więc stwierdziłam, dobra, zrobię zamiennik czy pistację. I z tego, co wydaje mi się, Mela lubiła pistację. Także spoko. A więc jest obok mnie moja... kim ty dla mnie jesteś, Kiki? Wiktoria. No, ale dla mnie kim jesteś? Kiki. No to oprócz Kiki? No, Kiki. Nie wiem jak. No Kiki, a kim jesteś? Jesteś moją kuzynką! Face palp teraz. Wszyscy robimy face up palp. Słuchajcie, jesteśmy teraz na ognisku bardzo spontanicznie. Wydaje mi się, że Mela zjadłaby jakiegoś grilla. On wyszedł bardzo spontanicznie. Obok mnie jest pełno dzieci. Bo ja z reguły jestem bardzo taka, wiecie, rodzinna, family friendly, więc kochani, słuchajcie, ja wiem, że to jest dość duży przerywnik, że powinnam jeszcze nagrać, jak robię babeczki marchewkowe. Ale słuchajcie, wczoraj wyskoczyły mi totalnie inne plany o 180 stopni. Zostałam zaproszona na rodzinnego grilla i bardzo chciałam pojechać, wiecie, jestem dość rodzinną osobą. No i tam sobie zjadłam, dobrze sobie zjadłam, wiecie, zjadłam karkówkę, zjadłam sałatkę z zupy chińskich. Nie wiem, czy Mela je takie rzeczy, bo nie wiem, czy był grill, albo czy nagrywała odcinek, jakie rzeczy grillowe, ale chcę, wiecie, chcę wierzyć, że Mela na pewno spróbowałaby tej sałatki, tego karczku i tej całej kiełbaski. Super było, były pyszne. I słuchajcie, i ja tym akcentem chciałabym się z wami pożegnać. Powstałam wam kilka rzeczy z tego ogniska, myślę, że to będzie fajne. Jakieś zdjęcia, ja wczoraj byłam jeszcze nianią. I mam fajny pomysł, słuchajcie, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ja przygotowuję te babeczki marchewkowe, bo nadal mam składniki i fajnie by było zrobić mimo wszystko, bo owsianka mi bardzo zasmakowała i to curry. Pistacją to do domu. To słuchajcie, to zapraszam was na mojego TikToka i myślę, że możemy to nagrać na TikToku, jak przygotowuję te babeczki i taki taste check. I jeśli chcecie, to niech chociaż jedna osoba napisze mi w komentarzu, nie wiem, babeczki, marchewka, cokolwiek, co by się kojarzyło z tymi marchewkami. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostaniecie ze mną najdłużej i że mamy tu jakieś nowe osoby, także słuchajcie, ja wam jeszcze wszystkiego dobrego, żegnam się z wami, lecę na obiad rodzinny, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku, pa, pa!